Witamy dzisiaj w kolejnym vlogu i serdecznie Was zapraszam do oglądania! Słuchajcie, przyszedł mój przyprawnik i czekałam na ten przyprawnik, żeby zrobić zupę buraczkową, ale słuchajcie, co najlepsze, że nie mam śmietany. W poprzednim odcinku ciągle gadaliście, że Lili chciała coś powiedzieć, więc daję jej teraz chwilę, żeby coś powiedziała. No mów! Tata wrócił, tak? I co? I poszedł znowu do pracy. A co ty się tak ubrudziłaś cała? A budynkiem, tak? Dobry budyń? O, Max buszuje, mama gotuje, a Lili ogląda filmiki, tak? Tak. No, topiona ją. Kochani, byłam na rozmowie dzisiaj o pracę i jeżeli chodzi o moją pracę, to chyba wszystko przebiegło normalnie, pomyślnie. Aktualnie nie mogę jeszcze zacząć pracy ze względu na to, że przedszkola nie ogarnęłam, ze względu na to, że nie posiadam tutaj takiego jakby numeru PESEL, nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest to. Jak również nie mam konta bankowego, a konta nie mam bankowego, dlatego że nie mam tego numeru. No i czekamy ciągle na tę wizytę policji, bo po wizycie policyjnej pójdę do urzędu i w końcu mi dadzą ten numer, z którym będę mogła działać. Więc no, tak właśnie stoję troszkę w miejscu, mam nadzieję, że później jak prześlę wszystkie dane i tak dalej, to zacznę pracę i będzie spoko. Praca będzie dotyczyć tego, że się sprząta domy, więc myślę, że spoko. Ja ogólnie bardzo lubię sprzątać, tylko u mnie w domu nie mam czasu na to, przy dziecku. Ale jeżeli chodzi o pracę, no to wiadomo, że się skupiam tylko na pracy, wtedy dziecka mojego nie ma i mogę sobie w spokoju sprzątać, więc naprawdę bardzo fajnie. Fajne jest to, że jest elastyczny jakby grafik, że ja sobie wpisuję, ile chcę pracować godzin, w jakim dniu, no i to tyle. Odpaliłam właśnie kompa, będę dla Was montować poprzedniego vloga. Słuchajcie, ja przed chwilką dopiero Lili uspałam i tak stwierdziłam, że może troszkę do Was pogadam. Troszkę więcej, żebyście wiedzieli może. Więc ogólnie może Wam się wydawać, że wszystko wiecie tutaj, co robię, załatwiam. To, że wszystko takie łatwe, proste, bezstresowe. A tak naprawdę to się wiąże z ogromnymi emocjami wewnątrz mnie. Może ja tego tak nie pokazuję, może też nie mam takiej potrzeby. Ale naprawdę te emocje, które we mnie drzemią podczas załatwiania spraw, no i ogólnie teraz ten czas ogólnie jest cały jest taki no napięty. Jest mi naprawdę ciężko. W ogóle podziwiam samą siebie z tego względu, że mam jeszcze taki jakby wiecie czas na to, żeby nagrywać. To znaczy może nie tyle co czas, co chęci, dlatego że w głębi duszy naprawdę jest tak wiecie niezbyt łatwo, ale dzisiaj po rozmowie jakby kwalifikacyjnej w pracy tak jakoś troszkę odetchnęłam z ulgą. Będąc w urzędzie w ogóle było mi ciężko się troszkę dogadać z panią, a poszłam na rozmowę i nie miałam z tym problemu, także na pewno to zależy od człowieka, z którym rozmawiam. Mam nadzieję, że jak pójdę w piątek do przedszkola do Lili, to nie będzie żadnego problemu. Na pewno Wam zdam relację. Ogólnie, no myślę, że będę Wam co rusz mówić coś, co się tutaj jakby w moim życiu zmienia. Teraz w ogóle śmieszna sytuacja wyszła z tego względu, że wczoraj do mnie zadzwonili z przedszkola z Polski, że prezydent miasta dał Lili miejsce w innym przedszkolu, takim gdzieś w pobliżu nas, żeby poszła. No ale tak naprawdę co z tego, skoro już wyjechałam? I skoro tu już jestem w trakcie wszystkiego załatwiania, no i pomimo wszystko jakoś to tam idzie dosyć sprawnie powiedzmy, więc no, więc odmówiłam, żeby oczywiście jakieś inne dziecko miało tą możliwość, mam nadzieję, że komuś uratujemy też tyłek, więc no. Ja teraz właśnie zmontuję tego vloga. Dzisiaj będziemy, Krzysiek dzisiaj jedzie kupić mi rower. Później Wam się pochwalę, bo jest piękny. Kupić rower i to w sumie kupujemy od znajomych. Bo jakby nie patrzeć, no rowery są dosyć drogie, a na razie kupimy rower, bo ja będę dojeżdżać z nim do pracy, trochę tak fit, wiecie. Kupiliśmy ostatnio też telewizor. I teraz właśnie dzisiaj będziemy jeszcze jechać, właśnie Krzysiek przywiezie rower, a później jedziemy jeszcze do Krzyśka kolegi, u którego już ostatnio byliśmy. To
Dzisiaj też tak dosyć spokojny dzień. Ja robię obiadek, wstawiłam jednak na rosół, bo nie mam śmietany, więc bez śmietany nie zrobię. Ani nie mam żadnego jogurtu, ani serka topionego, ani nic, więc ciężko, ale damy radę. I też wstawiłam udka, już są w piekarniku, tylko czekam, żeby tak za. No myślę, że tak za pół godzinki może już wstawię, żeby pomału się tam pitrasił. No i tak to tyle na razie, więc. Muszę wam zdawać relacje, później wiecie, ja ogólnie jak oglądam co jakiś czas sobie jakieś stare vlogi, bo Lili ogląda, to naprawdę fajnie posłuchać tego, co się przechodziło w danym okresie. Właśnie przyjechaliśmy do Radka i pijemy herbatkę, chłopaki poszli coś ogarnąć. Lili ogląda Binga, już tu biegnie. Także dzisiaj na spokojnie. Halo! Gdzie ty jesteś, Lila? Dzień dobry wszystkim. Lilunia właśnie sprząta puzelki i będziemy grać w rzutki. Słuchajcie, miałam kiedyś taką tarczę. One są na rzepy i tutaj takie lotki. Miałam też coś takiego. Wygrałam kiedyś w jakimś konkursie w ośrodku rekreacyjnym, jak byłam z rodzicami. A co chcesz powiedzieć? Sprzątaj ładnie, tak? Co będziesz robić? Bawić się? Bawić się. No. A my dzisiaj w planach jakoś nie mamy za wiele. Jutro czeka mnie, kochani, wizyta w przedszkolu. Jestem troszkę podekscytowana, jak również zdenerwowana, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Trzymajcie kciuki. No i jutro na pewno wam opowiem. Mama będzie rzucać. A? O, teraz Lila. Ale musisz bliżej ustać. Ustań tutaj. Tutaj ustań. I teraz rzuć. Nie, nie, o tak. No. Brawo! Jeszcze w środek! Nie, musisz wziąć i wyżej. Nie tak blisko. Brawo! Zobacz kto tu! Ha! Lila do środka trafiła! Odsłoń. Lilunia trafiła 200 punktów! Brawo! Pokaż jak ładnie jesz. Kochani, właśnie wyszliśmy i idziemy do przedszkola. Jestem mega w stresie. Lilia jak zawsze chce coś powiedzieć, ale nie daje jej na razie. Muszę się skupić tutaj, żeby nie zrobić jakiejś gafy. Wiecie, bo to różnie bywa. Cieszę się, że idziesz do przedszkola? Tak. Dziś ładna pogoda, więc spoko. No nic, dam wam później znać. I powiedz, gdzie ty dzisiaj byłaś? W przedszkolu? I co, będziesz chciała iść do dzieci do przedszkola? Tak. Fajny był plac zabaw? Tak. I miły był pan? Pan dyrektor? No to super, a teraz jesteśmy na spacerku, tak? Ale masz nocha, zimno ci? Nie. Nie? Okej, kochani, póki Lili śpię, mam do was chwilkę, żeby wam przybliżyć temat przedszkoli tutaj. Więc opowiem wam ogólnie, jak to wszystko wyglądało i czego się jakby dowiedziałam, więc. Na 10 miałam dzisiaj spotkanie. Ogólnie chciałam dla was coś nagrać, ale wiecie co, ja byłam tak zestresowana, że nawet nie pomyślałam wtedy, żeby wyjąć telefon. Więc to niestety, ale wam postaram się powiedzieć. Więc o 10 umówiliśmy się pod szkołą i dyrektor jakby załatwił tłumacza. Przychodzę pod szkołę, już z daleka widziałam, że właśnie czekają na mnie. Podchodzę i okazuje się, że moim tłumaczem będzie
chłopak, nastolatek. Okazało się, że ma 15 lat, ja już się z nim zapoznałam, także też fajnie, bo jest po prostu Polakiem i długo tutaj dosyć mieszka. I jakimś trafem się tak złożyło, że poproszono go, żeby pomógł nam się jakby dogadać. Oczywiście było to dla mnie na rękę z tego względu, że mogłam się o wiele więcej dowiedzieć niż to, jak bym rozmawiała po angielsku, bo taki był jakby pierwotny zarys tego spotkania. Więc przyszłam, zapoznaliśmy się, dyrektor oprowadził nas po przedszkolu, powiedział, jakby wyznaczył teren na zewnątrz szkoły, dokąd dzieci z przedszkola mogą wyjść. Ogólnie szkoła jest w kształcie litery U, albo budynki takie tworzą mniej więcej, więc mi się tak wydaje. I w środku tej litery U jest jakby plac zabaw dla tych najmłodszych dzieci, bo w tej szkole znajduje się przedszkole i podstawówka. Chyba tam obok jest college, nie wiem, czy to do nich należy. W każdym razie to tak wygląda, więc poszliśmy, oprowadzono nas, pokazano nam salę, w której będzie Lili przebywać głównie. Zapoznałam się nawet z jej panią, która będzie opiekunką, nauczycielką. Bardzo miła pani, no nie wydaje mi się, żeby jakaś, nie wiadomo jak starsza była, widać, że ma podejście do dzieci. Lili od razu do niej poszła, tylko wyciągnęła pani rękę, także wydaje mi się, że też ma troszkę doświadczenia, bardzo dobre wrażenie na mnie wywarła, więc jestem zadowolona. Ogólnie w przedszkole wygląda bardzo fajnie, mają bardzo dużo jakby zabawek, nie wiem jak to powiedzieć, jest dużo takich kątów, które w różnej dziedzinie rozwijają dziecko. Na przykład w tej sali były jakieś ćwiczenia, to znaczy urządzenia do ćwiczeń, do rysowania, do wszystkiego tak naprawdę, do oglądania, jakaś tablica z emocjami tam chyba była, jakieś plusy, minusy, że co jest dobre, co złe, także naprawdę tam były różnorodności. Ja powiem szczerze, że w przedszkolu polskim byłam tylko parę razy, ale wydaje mi się, że tutaj mają jednak większy zasób rzeczy, które mogą jakby dać dzieciom do użytkowania, chociaż mogę się mylić oczywiście. Nie wiem też, jak jest w prywatnych przedszkolach w Polsce, więc to też nie będę się wypowiadać. No i ogólnie to okazało się, że dzieci tam już mają WF, tylko nie przebierają się. Ogólnie tam też nie potrzeba jakby butów na zmianę, ani nic z tych rzeczy, tylko ubrania w razie gdyby jakiś był wypadek. Więc tak, poszliśmy jeszcze zobaczyć, gdzie jest taka świetlica, stołówka, tam gdzie dzieci jedzą jakby obiadki. I oczywiście były stoliki malutkie, takie średnie i większe, bo przedszkole wiadomo, tam się składa do jakby z innych grup. Lili w ogóle będzie w takiej grupie jakby przedszkolnej, czyli taka grupa jest jakby tam stworzona ze względu na to, że tam mogą dojść dzieci w ciągu trwającego roku szkolnego. W tej grupie bodajże będzie 20 dzieci teraz po tej przerwie, więc dosyć sporo, nie mówię, że nie. Ogólnie w tej szkole bardzo jest dużo osób, tak samo w tej podstawówce, tam chyba 1300 osób, 600 w przedszkolu, 300 w żłobku, także no wyobraźcie sobie, ta szkoła jest dosyć naprawdę wielka. Co tu jeszcze bym mogła dodać? Ogólnie no zostałam oprowadzona po całym jakby kompleksie. Place zabaw naprawdę są też urozmaicone. Któregoś dnia postaram się wam to uchwycić. Są tam zjeżdżalnie, jakieś bujawki, kuchnia, piaskownice. Naprawdę dzieci raczej nie będą się tam nudzić, z czego jestem no mega zadowolona. Po prostu wiem, że Lili szybko się nudzi, a tam raczej nie powinna, zawsze myślę, że coś znajdzie. Ogólnie no dowiedziałam się takich najistotniejszych tam rzeczy. Podpisaliśmy papiery na koniec. Ogólnie to, że był z nami Dominik, bo tak się nazywał mój tłumacz, to właśnie no ułatwia to bardzo sprawę, bo mogłam się dopytać o też sprawy tak nie do końca związane jakby ze szkołą, tylko tu z tutejszym życiem, co mi na pewno ułatwi jakby później działania. Więc jestem mega z tego zadowolona. Ogólnie przedszkole naprawdę bardzo fajne, bardzo duże. Myślę, że jest dużo możliwości. No cieszę się, że przyjęli ją w ciągu trwającego roku szkolnego. Ma tak naprawdę 3 miesiące, żeby się przyzwyczaić do tego, że pójdzie od września tak jakby już do takiej pierwszej poważnej klasy, bo właśnie, nie wiem, czy to kończyłam przed chwilą. Lili jest w takiej jakby
przedprzedszkolnej klasie, czyli taką mieszaniną dzieci, które dochodzą w środku roku szkolnego, a następnie od września ono już pójdzie do takiej pierwszej swojej jakby klasy. To nie jest pierwsza klasa tak jak u nas w Polsce, tylko pierwsza klasa przedszkolna czy coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze jakby zrozumiałam. Co tam jeszcze ciekawego mogłabym wam powiedzieć? Ogólnie no, nie wiem, jestem trochę przerażona tym, bo w poniedziałek już, 19 kwietnia, Lili idzie na pierwsze zajęcia. I co najlepsze, że ona nie miała takich jakby dni adaptacyjnych, tak jak w Polsce jest. I tutaj nie ma takiego czegoś, że ja też z nią będę, więc to będzie dla mnie cios, jak nie wiem, będę siedzieć chyba z telefonem i z zegarkiem w ręku, żeby tylko ją odebrać i zobaczyć, czy z nią wszystko w porządku. Ogólnie jeżeli macie jakieś pytania, bo ja tak wiecie, mówię wam chaotycznie, bo jeszcze tyle emocji we mnie jest, że sama nie wiem. Jeżeli byście chcieli czegoś się dowiedzieć, to koniecznie pytajcie. No wydaje mi się, że może być na początku ciężko, przeważnie właśnie dzieci tam potrzebują jakby pół roku, żeby się zaklimatyzować, więc te 3 miesiące przed wrześniem jakby to dobrze jej zrobią. Ogólnie pan dyrektor powiedział, że już mają doświadczenie z dziećmi z innego pochodzenia, które nie mówią po holendersku, także no wiecie, no myślę, że jakoś damy radę. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki. Naprawdę bardzo się stresuję. Ogólnie nie wiem, jak ja to przeżyję. Pewnie będę wracała z przedszkola, to będę ryczeć jak głupia. Już to samo byś mi się płakać chce. Boże, masakra. Stresuję się ogromnie. Myślę, że każda mama przechodzi przez ten etap. Nawet jakby to było przedszkole w Polsce, to no wydaje mi się, że tak samo było. Co fajne, to zauważyłam, że jak, bo tam ogólnie były teraz dzieci, nie wiem, czy to jakieś dzieci, które jakąś świetlicę miały, bo ogólnie dopiero od poniedziałku są takie po przerwie świątecznej zajęcia, więc wydaje mi się, że tam jakieś może specjalną opieką przez COVID objęte są, że rodzice muszą pracować, nie mam pojęcia. W każdym razie Lilia, jak już zobaczyła dzieci, to chciała do dzieci, chciała na plac zabaw, także to jest na pewno na plus. Co jeszcze chciałabym wam tutaj dodać? Na przykład to, że przedszkola u nas w Polsce funkcjonują podczas wakacji, tu niestety nie. Ale tutaj jakby z urzędu są organizowane takie opieki wakacyjne. Ale coś, dyrektor coś mówił na temat szkoły w wakacje, że oni też w tym roku akurat organizują coś takiego, ale nie jest to co roku, więc no zobaczymy, co to będzie i w każdym razie będę planowała się tam zapisać z Lili. No cóż, ogólnie no jestem w takich emocjach, że chyba widzicie, że aż mi ciężko składać zdania, ale już trochę rozładowałam tą energię i dzisiaj idę się spotkać z moją imienniczką, bo poznałam ją tak powiedzmy przez grupę, bo pytałam się wcześniej na takich grupach na Facebooku o pewne rzeczy i zgłosiła się do pomocy, że mi podpowie i tak dalej. I dzisiaj się umówiłyśmy na placu zabaw, więc super, fantastycznie, cieszę się mega, że właśnie będziemy mogli się spotkać, bo również ma dzieci, także pozdrawiam. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się spoko. Pamiętajcie, jak macie pytania, to zadawajcie. No i w sumie to na razie tyle, co bym chciała wam powiedzieć. Obudziłam Lili i idziemy na plac zabaw, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Pomachaj wszystkim. Chodź, idziemy na plac.
fajnie? Boisz się? Czy nie? Boisz się, czy nie? Nie! Fajnie jest? Fajnie jest, czy nie? Nie! Liluś, idziemy do przedszkola. Nie? No wstawaj. Lileczko, czy ty idziesz pierwszy dzień do przedszkola? Cieszysz się? Będziesz bawiła się z dziećmi? Tak. Z dziećmi i panią. No. Ale ja z panią bawiłam się. Bawiłaś się już, tak? No. Pani Maja fajna, prawda? Tak, fajna była pani. A będziesz ładnie jadła w przedszkolu? Tak. Dobra. Kochani, właśnie wracam z przedszkola. Byłam Lili zaprowadzić. I stałam godzinę pod przedszkolem z moją nową zapoznaną koleżanką, z którą byłam ostatnio właśnie na placu zabaw. No i tak sobie pogadałyśmy, umówiłyśmy się na środę, że pojedziemy na plac zabaw, taki inny niż byłyśmy. I tak ogólnie to jestem dumna ze swojej postawy, dlatego że nie popłakałam się tak jak myślałam. Chyba dobrze, że się tak przygotowałam na to wszystko. No i idę do domu, troszkę posprzątam. No wiadomo, muszę trochę ogarnąć, czym się zająć. No i już jest 10, więc jeszcze tylko 5 godzin. Okej, kochani, ja troszkę niewyjściowo wyglądam, bo sprzątałam, ale stwierdziłam, że wykorzystam to, że już jestem brudna i zrobię trening. Zaczynam znowu trenować, bo słuchajcie, przestałam tak na 3 tygodnie. No i niestety widać, że już ciało robi się takie, wiecie, sflaczałe bardziej, więc trzeba zacząć coś robić. Tym bardziej, że ja jeszcze nie mogę podjąć pracy z tego względu, że po prostu nie mam potrzebnych mi tutaj dokumentów, żeby zacząć pracę. Więc ciągle czekamy i no, i stwierdzam, że muszę włączyć trening i go zrobić. Także mam nadzieję, że w nowym miejscu będzie mi się fajnie ćwiczyło. Także jeżeli Wy potrzebujecie znowu motywacji, to ja Was motywuję. Dajcie radę. Przemęczcie się ten tydzień najbardziej. Ten pierwszy tydzień jest najgorszy, potem już tak z górki. Trzeci tydzień to w ogóle idzie jak ten, czwarty to już w ogóle. Nie wiem jeszcze, jakie wyzwanie zacząć. Chyba wezmę te, co zawsze, te, co, gdzie się codziennie ćwiczy. No i zobaczymy w sumie. A dzisiaj, kochani, najprostszy obiad na świecie, czyli pierś z ryżem i z moim ulubionym sosem. Słuchajcie, ten sos w Holandii robił furorę, Chicken Tonight Curry. Naprawdę jest super. Jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś kupić, to bierzcie, naprawdę uwielbiam. I właśnie dzisiaj robię tak na szybko, dlatego że po prostu nie mam jakby weny na gotowanie dzisiaj. A nie mam weny na gotowanie, dlatego że miałam wenę dzisiaj rano i mówię, zrobię w końcu tą zupę buraczkową, bo moje dziecko się ciągle domaga zup, bo dawno nie było. No i co? Jak już mam śmietanę, której ostatnio nie miałam, to co? Nie ma włoszczyzny. Byliśmy w Lidlu i tutaj jest tak, że w ogóle nie ma takiego czegoś, że taki, wiecie, gotowy pęczek warzyw, ale nawet nie było ani pietruszki, ani, Boże, czegoś tam jeszcze nie było. A więc muszę tutaj skoczyć do Aldi i mam nadzieję, że tu będzie, bo tutaj zawsze jest taki jakiś większy wybór tych warzyw, tak mi się wydaje. Więc idę jeszcze za chwilkę do Aldi, kupię i idę po Lili do przedszkola. Boże święty, jestem już taka happy, że ten czas tak szybko minął. Dobrze, że sobie poćwiczyłam dzisiaj troszkę i w ogóle, także miodzik. Już wiem, czego Wam ostatnio nie powiedziałam. Miałam Was zabrać na podróż po sklepach, bla 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 bla. A Krzysiek bardzo późno skończył i tutaj są sklepy bardzo krótkoczynne, bo takie supermarkety u mnie w mieście na przykład są do 18:00, a tak przeważnie to jest 18:00, 19:00 i one są pozamykane i właśnie wiecie, ja poświęciłam cały weekend, ale no w przyszły weekend ogarniemy coś z Krzyśkiem, no mam nadzieję, że nie będzie pracować w sobotę. I wtedy wiecie, będę mogła Wam tak na spokojnie ponagrywać, bo też nie lubię takiego, wiecie, nie dość, że robię zakupy w pośpiechu, tak? To jeszcze muszę po prostu się jakby, wiecie, tutaj streszczać z nagrywaniem. No to co mogłam ostatnio, to Wam nagrałam w Akszonie, ale tak, no wiecie, jak to wygląda. Ja już się ubrałam, za chwilę się
ubiorę tutaj kurtkę i tak dalej i lecę do Aldi, a później z Aldi do szkoły. No i tak, tak to wygląda. Niektórzy z Was zastanawiali się, w jakiej okolicy mieszkam, więc tu jest bardzo tak cicho, spokojnie, tylko no w sumie tu jest taka ulica, że jeżdżą tutaj samochody, jak widzicie, ale jest w porządku. Tu są raczej wszędzie domy lub takie kamienice, nie ma takich blokowisk jak u nas. Lili w przedszkolu dostała takie żelki i takie czekoladowe ozdoby wielkanocne. Powiedz wszystkim, byłaś w przedszkolu? Tak. I jak było? Fajnie? Bawiłaś się z dziećmi? Pani śpiewała pioseneczki? A chcesz jutro też pójść do przedszkola? Tak? I mama przyjdzie po ciebie, tak? Później. Pobawisz się z dziećmi i przyjdzie mama później, tak? Tak! Up, trochę reklama Eski, nie no, mam muzykę zastopowaną, żeby praw autorskich nie było w filmie. Ogólnie, słuchajcie, coś mi poszło w plecach przed chwilą i mam nadzieję, że za chwilę to zniknie. Albo postaram się to przećwiczyć, bo jak nie, to znowu będę musiała przestać z treningami. Chociaż wczoraj w ogóle się praktycznie nie zmęczyłam jakoś na tym treningu, aż tak. Bywało gorzej w każdym razie. No dzisiaj zaprowadziłam Lili, myślałam, że będzie płakać, ale nie płakała, chociaż nie wiem jak będzie później. No miejmy nadzieję, że każdy dzień będzie coraz łatwiejszy. Stwierdziłam, że zakończę tego vloga, zacznę montować, bo wiem, że czekacie na materiały. A ja jeszcze postaram się nagrać filmiki dla Was, takie dwa Q&A jakby. No. I zobaczymy, co z tego będzie. Także już będę się z Wami żegnać. Dawajcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!